Hejcie, siemanko, ja jestem Random, witam was bardzo serdecznie, żywiołowo i energicznie w kolejnej serii na tym kanale, w serii Prey. W serii, w której znowu będziemy zabijać kosmitów, będziemy się zajebiście bawić, grać, walczyć o przetrwanie, zdobywać nowe bronie. Klimat bardzo podobny do Somy, tego co już na kanale było, więc myślę, że wszystkim stałym widzom się spodoba. Jak będę darł japę, jak będę uciekał i zabijał przed kosmitami. Gra jest fenomenalna, ma super recenzję, więc myślę, że na pewno nie będziecie żałować, że kiedykolwiek kliknęliście w ten link. Zwiastun mam nadzieję, że się wam podobał. Sam go montowałem, a tymczasem nie przeciągając, już widzicie, kontynuuj, czyli już ustawiałem wszystkie rzeczy graficzne. Rozpoczynam nową grę. Jeżeli gra wam podejdzie, oczywiście kupujemy Prey Moon Crash, czyli taki dodatek, nie? Ale na razie nowa gra, lecimy, pum! Dobra, jeszcze raz, lecimy, pum! Napisać, pum! Aha, jeszcze musimy poustawiać, tak? Poziom trudności, fabuła. Co? Są dwa poziomy trudności. A, jest normalny. Na normalnym gramy zawsze, nie? Opcje trybu przetrwania. Zestaw modyfikatorów zwiększający poziom trudności gry. No pewnie, że tak. Urazy będą, tlenu będzie brakowało, degradacja broni z powodu użytkowania jej. Myślę, że gra nam oferuje naprawdę fajną rozgrywkę. A tymczasem co? Mężczyzna czy kobieta? No oczywiście, że mężczyzna. Trochę do mnie niepodobny, ale to niczego nie zmienia, bo i tak możemy dalej z nim sobie grać i zdobywać kolejne rzeczy. Przepraszam, że dopiero w październiku, ale jak wiecie, Forest musiał dojść do końca. Wszystkie inne gry musiały dojść do końca, żeby tą serię tak z powerem, z energią zacząć. Co z tego, że nagrywam to w sierpniu? That was that moment he knew. He fucked up. Ale nie przeciągając oczywiście, Prey to jest gierka, o której w zwiastunie już słyszeliście. First player shooter, pierwszoosobowa produkcja, zabijamy kosmitów, sci-fi, statki kosmiczne, technologie, bronie, mega dużo się dzieje, więc mam nadzieję, że wam się to spodoba. Jeżeli tak, no to wiecie, jak to docenić, nie? Subskrypcje! Łapki w górę! Co za kropki. Jeszcze nie wiem, czy ustawiłem dobrze kamerkę, czy ona może być w tym miejscu i czy może być taka duża, ale nad tym będziemy pracować. Pierwszy odcinek, jak wiecie, na moim kanale zawsze jest taki, żeby tą grę dotrzeć i pod kanał dopasować idealnie. A tymczasem chyba to się ładuje jakaś mapka. FPS-ki sprawdzałem, było wszystko dobrze. No to co, zaczynamy, nie? No zaskocz mnie! Wystrasz Dzień teraz! Dzień dobry, Morgan. Po polsku, no i widzicie, ekstra. 15 marca 2032 roku. 32 rok, ładnie. Czyli to w sumie niedługo zaraz będzie, halo. Za niecałe 15 lat? No. Za 15 lat, dobrze policzyłem. Ale jestem dobry z matmy. Okej, zobaczcie, jesteśmy w jakimś pomieszczeniu. Okna tutaj, coś tego. To jest jakiś chip, pewnie jego telefon komórkowy. Tak? Telefon, mówiłem dobrze. Hej Morgan. Szkoda dnia. Wysłałem po ciebie śmigłowiec. To tylko parę testów. Okej. Nie zapomnij założyć kombinezonu. Do zobaczenia. Jakiś Słuchaj, Alex Yu. Świetnie, że tu jesteś z nami. Zawojujemy razem świat, Morgan. Jak za dawnych czasów. Ale powiem wam, że tak patrząc teraz na to miasto, to ja czuję, że ta gra będzie fenomenalna. Domyślam się, że z samo miasto nie wyjdziemy, ale będziemy mieli cudowne widoczki, a to w grze jest najważniejsze, bo świadczy o tym, że jest zoptymalizowana i zajebiście zrobiona. Przepraszam, że tak przeklinam lekko, ale myślę, że to mi darujecie. Morgan Yu. Zablokowany. To jest ten, co dzwonił, nie? Wprowadź hasło. F interakcja. Wpisałem hasło i co teraz? 3 maile mamy, zobaczmy co tam w nich jest. Na F jest interakcja, muszę się nauczyć. Tak, się cieszę, że niedługo dołączysz do nas na pokładzie. Twój pierwszy oficjalny dzień w pracy to poniedziałek 15 marca, czyli dzisiaj. Najpierw jednak czeka cię seria testów, w których uczestniczą wszyscy nowi pracownicy. To takie przygotowanie do życia na orbicie. Lecimy w kosmos, kocham tą grę! Przed nami ekscytujący okres, miłego lotu i widzimy się wkrótce. Thomas Tracker, dział kadr. Stacja badawcza 1. Dostawa. Hej, wysłałem ci paczkę ze wszystkim, co będzie ci potrzebne pierwszego dnia. Uniform, transcribe i neuromod. Nie wiem, co to znaczy, ale pewnie się dowiem w trakcie gry. Zainstaluj go od razu, będziemy wykonywać testy od samego rana. Po prostu postępuj zgodnie z poleceniami. Będziemy w kontakcie, Alex, z tym, co dzwonił. I przygotowania. Hej, właśnie skończyłem rozmawiać z mamą i tatą przez telefon. Nie będzie ich przy starcie wahadłowca, są w Nowym Jorku. Coś związanego z firmą, ale przysyłają uściski. Mama jest trochę skołowana myślą, że jej dzieci będą przebywać poza jej przyciąganiem grawitacyjnym. Każe przekazać, że masz się dobrze sprawować i słuchać starszego brata. Czyli lecimy na orbitę ze swoim bratem, świetnie. No dobra, powiedziała coś odwrotnego. Okej.
to ja mam się dobrze sprawować i robić wszystko, co ty mi polecisz. Typowa mama. Tak czy owak, wszyscy tutaj jarają się twoimi pomysłami, więc przygotuj się. Pewnie zadzwonię rano, żeby sprawdzić, czy jesteś na nogach. Widzimy się bardzo wkrótce. Morgan. To jest ten, co nas dzwonił, czyli jakiś jego bracik pewnie. Mówił nam, że czeka na nas helikopter. I mówił nam, że on czeka gdzieś na dachu. Na którymś z tych dachów, czy... Oj, kabel od myszki mi się psuje. Gdzie to może być, jak myślicie? Trochę coś zwiększymy głośność, bo tak widzę, że troszkę jest za cicho. Pewnie będę żałował potem tego. Muzyka może w sumie zostać. Damy głośność mowy, była idealna. I troszkę efekty zwiększymy, nie? Teraz troszkę lepiej, dobra. Weź wino musujące. A weź, nie wiem, czy mi się przyda to. Jakaś notatka. Tego to nie chcemy w sumie. Notatka druga, a co to jest? Gratulacje Morgan, czyli pewnie wszyscy cieszą się z tego, że lecimy na orbitę, nie? Ty, kubek jaki. Wow! I stłukł się, nie to to w sumie. Dobra, słuchajcie, zakładamy kombinezon. Pierwszy dzień w pracy, załóż swój uniform Transstaru. Czyli ten Transstar to jest pewnie jakaś organizacja, która, wiecie, wysyła ludzi w kosmos. Tak bym obstawiał. Dobra, to teraz. Drzwi? Okej, okay, dobra, pierwsza zagadka widzę. Helikopter 19 metrów. Może tędy. O, świetnie. Dzień dobry, panie Yu. Jezus, nie krzycz do mnie tak. Dzień dobry. Użyj spacji, aby skoczyć i shift, by biec sprintem. Naciśnij C, by kucnąć lub wykonać wślizg w trakcie... C, wślizg, dobra, czaję. C, shift, spacja, skok. No dobra, się zgadza. Dach, lecimy na helikopter. Znaczy, lecimy do helikoptera. 48 pięter, 50. Fajne budynki, nie, okej, okay. Dach. Sceneria, zobaczcie, bardzo przypomina Somę i to jak się zaczynała, a potem to miało, nie miało nic wspólnego z tym, co się działo potem dalej w Somie, że on był w mieszkaniu, był spokojny, nie? Dobra, ładuj tam dubsko i wsiadamy. Ale z tego, co patrzyłem, to potwory są znacznie, znacznie lepsze niż w Somie. Widzieliście to na zwiastunie. Będzie się działo, zostańcie ze mną. Panie Yu, proszę się rozgościć, wkrótce ruszamy. Dobra, panie Yu, jesteś za głośny trochę. Dźwięk, troszkę musimy mowę przyciszyć jednak. I efekty tak dotąd. Mów dalej. Ośrodek Transstaru jest orzut beretem. On jest dalej za głośny, czemu ja go w ogóle przegłosiłem wtedy? Kurde, random. Tyle mu damy. Mów dalej. 25 stopni Celsjusza. Jest dobrze, ani nie? Chmurki na niebie. Okej. Bethesda Software Studios, czyli studio twórców, nie? Pewnie będziemy lecieć, będą reklamy teraz, tak? Jeszcze trochę ciszej. Ten lot będzie taki, wiecie, przesądzał o tym, jak mamy właśnie tutaj się... Dajmy na 40 i efekty na 55. Teraz. O, już troszkę przyjemnie dla ucha. Już jest lepiej, nie? JTG. JTG? Co to może być? Trans, coś tam. Tu wszystko jest o takim, wiecie, takim futurystycznym świecie, że coś się przenosi do ten... Jakieś latanie, coś tego, nie? Patrzcie, jakie piękne miasto. Wow. Ładny widok na zatokę. Haha, zobaczcie. An Arkane Studios Production. Czyli teraz, wiecie, oglądamy wszystkich twórców, nie? No to fajny pomysł, bo zobaczcie, nie ma napisów końcowych, początkowych, tylko w trakcie gry, w trakcie jakiegoś zadania, po prostu lecicie i poznajcie twórców, nie? Ale pomysłowo na tym moście było, ten Arkham. Ci z Arkhamu, przepraszam, co będzie tu na wieżowcu? To są reklamy miejskie chyba, tak mi się wydaje. I wszystko będzie raczej z tej strony. A to jest kubek, który wyrzuciłem, czyli to jest pewnie logo Transstaru. Na kubku było takie same, pewnie widzieliście. Prey! Hoho, piękny widok! Cudowny wręcz. Patrzcie, teraz na moście nie ma tego napisu już. To jakieś ptaszki, trochę słabo teksturowo. Oto jesteśmy, panie Yu. Uwaga jesteśmy? Na przeszklenie przy wysiadaniu. Powodzenia. Dziękuję bardzo. Przyleć po mnie o 16. A my tymczasem idziemy dalej. Fajny helikopter miałem, nie? Da się pooglądać jakąś tą scenerię, czy tak średnio? Chyba nie ma za bardzo jak tu wejść do góry, więc dobra, odpuśćmy. Kondycja widzę jest, dobra. Doktor Yu. Cześć. Jestem operatorem klasy naukowej Sybilla 495. Okej, fajnie. Trwa kalibracja. To się kalibruj! Szybciej trochę. Dobra, idziemy pewnie do windy, tak? Witaj. Morgan, tak. O 9 rano masz spotkanie w ośrodku testowym. Nawet proszę winda do mnie gada? Aha, F, interakcja. Dobra, o 9 rano, jest godzina? Masz zegarek? Morgan. Morgan! Gdzie jest zegarek? Morgan, weź Morgan, ogarnij się. Morgan, no.
Nie powiem, wysoki budynek, nie? Zgodzicie się chyba. Morgan! Nareszcie! Cześć, grubasku! Siemano, Piona. Hej! Nieźle wyglądasz w uniformie Transstaru. W telefonie byłeś jak ładniejszy. Tam oko? Czerwone? Wiem, że te testy są mało konwencjonalne, ale to rodzinna tradycja. Okej. Okay. Łamanie sztampy mamy we krwi. Po rozpoczęciu testu Troszkę go jeszcze przyciszymy, wiecie? Dźwięk, głośność mowy damy tak na 30. Ufaj swoim instynktom. Zaufaj swoim instynktom. Nie przejmuj się Cześć. Tym. Doktor Bella mi wszystko ci wytłumaczy. Okej. Okay. Zna się na rzeczy. Wkrótce będziesz Poznaliśmy już tego Alexa. Obiecuję. Panie Wygląda fajnie. Czekają na brata w sali A. Dobrze. To jest mój braciszek. Cześć, Słuchaj, mordo. Bądź tylko sobą. Widzimy się po. Po testach. No dobra. Co to jest gazetka? Zobaczcie. A gdybym powiedział ci, że w mniej niż 10 minut zrobię z ciebie matematyka pokroju Einsteina, powiedziałbym, że gadasz od rzeczy. To pierwsze, co pomyślałem, ale nie miało to znaczenia w obliczu pewności, jaka malowała się na twarzy Alexa Yu. Mimo sceptycyzmu poczułem się zaintrygowany. Nie wkręca mnie, a siebie może, nie? Witaj w erze neuromodów, powiedział. Czyli będziemy sobie mogli wgrywać coś do mózgu, żeby być bardziej sprawnymi i funkcjonalnymi ludźmi. Fajnie, nie? Okej, co mnie zabije, jak kliknę ten przycisk? Morgan. Jestem doktor Bellamy. Ty ja cię znam skądś? Zdaje się, że czeka nas kilka testów. A Zapewne możesz... nie masz w tym szczególnie dużej praktyki, ale wierz mi, pójdzie na pewno znakomicie. Chodź na moją stronę szyby, co? Bo to będzie bezpieczniejsze. Ja chcę być sam. Na potrzeby pierwszego testu jak najszybciej usuń pudełka z czerwonego okręgu. Pudełka? Idź za intuicją. Dobrze? Wspaniale. Czerwony przycisk uruchamia test. Okej, czyli mamy zdjąć pudełka z tego. Ciekawe skąd się pojawią. Już, tak? To chodziło? Aha, czyli oni trenują mnie, żebym poznał całą mechanikę gry, podnoszenie przedmiotów, nie? Przejdźmy teraz do pomieszczenia B. Tym się rzuca, dobra. No fajnie. I zbudowaliście pomieszczenie za kilkaset tysięcy dolarów, tylko po to, żebym zdjął pudełka z okręgu. Nie można tego było zrobić na kocu. Jezus. Co tutaj? No dobrze, Morgan. Słuchaj uważnie. Spróbuj się dobrze ukryć gdzieś w tym pomieszczeniu. Bez pośpiechu. Odpręż się. Przemyśl to. Nie, ukryć w tym pomieszczeniu. Masz tylko 9 sekund. Co? Wciśnij czerwony przycisk, żeby zacząć. Mam się ukryć w tym pomieszczeniu w 9 sekund. Ale tu nie ma żadnej kryjówki. To coś jest tutaj podświetliwe. Pewnie nacisnę i coś się otworzy. Bo na krześle nie siądziemy, nie? Morgan, jesteśmy gotowi. Nieważne. Chyba wiem, co będziemy. Czekajcie, patrzcie to. Chciałem rozbić szybę, ale... Ja... Co? Jakiś rejestr synaptyczny? Na pewno? Żaden. Jak mam się ukryć w pomieszczeniu, które nie ma nic w środku? Nie przerywajmy, Morgan, wybacz. Przejdź do pokoju C. Idzie ci cudownie. Jakie cudownie, jak nie zdałem testu? Jak tu się można było ukryć? Da się to jeszcze raz włączyć? Nie, ja nie chcę tego oblewać. No chłopaki, dajcie mi szansę. Tu jakaś kamera była. No dobra, nieważne. Pokój C. Cześć, co tutaj? No dobrze. Zaczynajmy. Na potrzeby testu wciśnij proszę niebieski przycisk po drugiej stronie jak najszybciej, jeśli Aha. możesz. I w jak najbardziej intuicyjny sposób, bez zastanowienia. No dalej. Wciśnij czerwony, by zacząć. Czyli wciskamy, musimy przebiec szybko? Klikaj no! Przepraszam, czy ktoś raczy mi wyjaśnić, co się dzieje? Ale no co jest? Simons? Zainstalowałem to, co przyniosła Tina. Oni chyba się śmieją, że jestem głupi, tak mi się wydaje. Ej. Wybacz proszę, Morgan, mamy pewne problemy z wypłatą. Co, miałem się teleportować tutaj? Twojej winy. Właściwie idzie ci świetnie. Dziwne te testy, no ale dobra. Zatem przejdźmy do D. Otwórz mi te drzwi. Aha, muszę przejść, ustawić się i wyglądać jak fajne konsylium lekarskie, które będzie mądrze wyglądało. Cześć, co to mamy? Transstar, okej. Okay. Czy może ktoś mi przynieść kawę? Byłbym Doktor Bellamy? Dziękuję.
Dobrze, Morgan. Zajmij proszę miejsce przy stole. Zająłem. Byłem szybszy niż twój mózg. Co teraz? Wspaniała robota. Zwróć uwagę na ekran przed tobą. No, zamierzam logo Transstaru. Ci serię pytań. Wybierz odpowiedź, która jest najbardziej trafna. Łamigłówki, lubię to. Wciśnij start. Planujesz wakacje. Chcesz udać się w dobrze znane ci miejsce, które wiesz? Czy chcesz spróbować czegoś nowego? Zaczniemy, kiedy zechcesz. Dobrze, chyba już wiesz, o co chodzi. Nie przerywaj. Za twoje czyny czeka cię kara śmierci. Co czujesz? Strach w sumie. To wcale niełatwe. Pociąg wymknął się spod kontroli i jedzie w stronę przywiązanej do torów 5 ludzi. Możesz... Jedny człowiek. Zmieniam tor, nic nie robię. To jest typowa zagadka psychologiczna. W tej zagadce psychologicznej chodzi o to, że jest 5 osób, które nie znacie, a na drugim torze jest jedna, którą kochacie i musicie wybrać, kogo chcecie zabić. Czy kryjecie się uczuciem, czy... rozsądkiem, chyba tak to się nazywa. Nic nie robię. Oni chcą, żebym zmienił tor, no to logiczne. Tak. Dalej. Pociąg wymknął się spod kontroli i jedzie w stronę 5 ludzi. Stoisz na peronie obok olbrzymiego grubasa. Zepchnięcie go na tor zatrzyma pociąg. Spycham go. Prawie koniec. On już tak coraz bardziej chyba wątpi we mnie. Jedzie w stronę przywiązanych do toru 5 ludzi. Możesz zatrzymać pociąg skacząc na tory. Oznacza to jak pewną śmierć. Czy bym skoczył uratować 5 osób? Spycham grubasa. Wiesz co? Pewnie też bym się tak zachował. No kurde, logiczne stary, nie? Po co mam ginąć, jak mogę kogoś zepchnąć? Dobra robota. To niemal koniec. Dobra. W ramach następnej części wyświetlę ci obraz. Zaskocz mnie. Dobrze mu się przyjrzeć. Za chwilę zapytam cię, co... to moja kawa? Tu nic nie ma. Co? Myślałem, że... Co się tu... O Boże! Ochrona! Ochrona! Czy ktoś mi powie, co tu się dzieje właściwie? Normalnie kawa go zabiła, nie? Alex, Simons, co się dzieje? Mamy problem. A Morgan? On żyje, uśpiony. Posprzątaj, zaraz tam będę. Jasne. Co to było w ogóle? Jakiś robak go zabił. Powiedzcie mi coś Dzień więcej. Dzień dobry, Morgan. O, cześć. Mamy dziś poniedziałek, 15 marca 2032 roku. Okej. Już był ten dzień, co mi się wydaje. Czy był 14? Kombinezon wisi na ścianie. Oni chyba chcą, żebym ten dzień jeszcze raz przeżył, nie? Tak to wszystko wygląda. Okej, jestem zagubiony. To jest właśnie to, co czytaliśmy wcześniej już. Serce woka. Jakieś gotowanie, to nie chcemy. Światło zgaś. O co tu kurde chodzi? Jest znowu ten sam dzień, który był. Załóż kombinezon. Tylko teraz nikt do mnie nie zadzwonił i nic ode mnie nie chcą, więc coś tu się podejrzanego dzieje. Oho, zaczynają się dźwięki chore. Dobra, idźmy tam, no nic ma, nie mam nic innego, nie? Ja pierdzielsztajn! Dobra, chyba się zaczęło. Chyba troszkę inaczej to już wygląda. Weź to. Co to jest? Klucz francuski, zamachnij się. Cześć, Morganie. Czekaj, zobaczę więcej. Mój kryptonim to January. To nie sen. Wczorajsze wydarzenia naprawdę miały miejsce. Dobra, i co? Jeśli chcesz wiedzieć, co się dzieje, musisz się wydostać z kompleksu mieszkalnego. Nie jesteś tu bezpieczny. Okej, dziękuję, to już wiem. Wydostań się, nowy cel. Zamachnij się. Nie! Tym się zamacham, dobra. A to co to jest? A to jest lampka. Mamy klucz francuski, to jest lampka. Dobra, no to idźmy z lampką. Aczkolwiek domyślacie się, że wam teraz zrobię, prawda? Dobra, drzwi się nie da. Oj, dyszy. Coś czuję, że będzie ciężko tą grę przejść. Albo zbijmy okno, patrzcie.
Co tu się... Co? Czy wy to widzicie? To miasto było fejkiem. A ta kamera na mnie patrzy. Okej, okay, no wiecie co? Nie byłbym sobą, gdybym teraz grał dalej. I dobrze wiecie, że... Dobrze. Jest. Że ten odcinek trzeba właśnie w tym momencie skończyć, bo nie byłoby całej frajdy, gdybym grał cały czas te wszystkie fajne akcje podczas jednego odcinka. Szkolenie na astronautę mamy za sobą. Mam nadzieję, że końcówka była fajna. Okazało się, że jesteśmy w jakimś Matrixie i wszyscy nas obserwują. Pewnie znając to wszystko, to jesteśmy już dawno w kosmosie, nie? Ale wiecie, to wszystko w drugim odcinku. Postaram się je wrzucać regularnie. Właśnie dlatego nagrywam je troszkę wcześniej. Z wami się już żegnam. Dziękuję za to, że byliście. Za wszystkie wyświetlenia, łapki w górę, subskrypcje, dziękuję z góry. Łapki w górę, dziękuję z góry. Świetnie, Piotr. A tymczasem muszę się z wami pożegnać, bo co, no 20 minut to dużo, nie? Wiecie, jak mam zasady. Także trzymajcie się, siemanko. Cześć!